Osiem. Teraz jest to tylko atrakcja do turystów. Turyści podziwiają, jak obracająca się wieża podnosi pancerne płyty oskładzające korytarz amunicyjny. Wrócił do swojej baterii, którą dowodził aż do kapitulacji. Księżniczy Bohualdem dowódca przez cały czas trwania walki nie dopuścił do moralnego rozkładu podległych sobie pod oddziału. Marynarze baterii wiedzieli o załamywaniu się frontów, o szybkim postępie wojsk. Teraz
Słupska. W pobliżu hangaru lotniczych figur lotu odbyły się 10 lutego 1920 roku historyczne zaślubienie Polski z morza, dokonane przez generała Hallera. Przez cały okres był przestarzały i miał znikomą możliwość. Wieża dalmierza jest jednocześnie punktem dowodzenia całą baterią, która podaje wyniki pomiarów do mechanicznych kalkulatorów artyleryjskich, będących rodzajem prymitywnych komputerów. Kalkulatory artyleryjskie używane w trakcie II wojny światowej zastąpione można zostać na podanie. Natomiast grupę ważącą 160 ton, pozwolą się do
Pierwszy października. Na naradzie sztabowej w Helu zapada trudna decyzja.
decyzja o wszczęciu rokowań z Niemcami. 2 października. W poniedziałek do portu wojennego w Helu zawijają jednostki niemieckie. Niemcy wkraczają na Helu. Nadchodzi 67 miesięcy okrutnej niemieckiej okupacji. Jest rok 1939.
wszystko właściwie co ważne. Wie do tego. Na którym opuścić raj, musiał wystarczyć widok fregatu z okien jego mieszkania, a widok był naprawdę imponujący. Rozpoczął od brania morskiego, a potem w szkole rybołówstwa morskiego. Wykładałem kilka przedmiotów, dewiacje, astronawigacje i nawigacja, ale głównie astronawigacja. Stał się nietuzinkowym, uwielbianym przez kursantów, a potem uczniów i studentów. Nawigacja. I tam już byłem zachwycony jako wykładowcą, jako nauczycielem. O pisaniu książek nie miałem pojęcia. A książkę musiałam napisać. Wobec tego postanowiłam nauczyć się pisania książek, jak to tak można nazwać. Zanim one, wszystkie te opowiadania zostały zebrane w jeden tom pod tytułem Znaczy Kapitał, były publikowane w miesięczniku Morze. Co to jest Znaczy Kapitał?